To może być głos Twojej reklamy, nowy, barwny, ciekawy. Czytam słowa, które sprzedają, są w stanie ożywić każdą reklamę i skutecznie zadziałać. Gwarantuje, odżywia, regeneruje. Wywołuje emocje i zwraca uwagę. Poznaj co najlepsze, już wkrótce, najlepszy w swojej klasie, Twój ulubiony, miękki i przyjemny. Albo zapowiada zmianę regeneruje, przywróci, odświeży. To może być głos Twojej reklamy. Nowy, barwny, ciekawy. Czytam słowa, które sprzedają. Są w stanie ożywić każdą reklamę i skutecznie zadziałać. Gwarantuje, odżywia, regeneruje. Wywołuje emocje i zwraca uwagę. Poznaj to najlepsze już wkrótce. Najlepszy w swojej klasie. Twój ulubiony. Miękki, przyjemny. Albo zapowiada zmianę. Regeneruje. Przywróci. Odświeży. To może być głos Twojej reklamy. Nowy, barwny, ciekawy. Czytam słowa, które sprzedają. Są w stanie ożywić każdą reklamę i skutecznie zadziałać. Gwarantuje. Odżywia. Regeneruje. Wywołuje emocje i zwraca uwagę. Poznaj co najlepsze. Już wkrótce. Najlepszy w swojej klasie. Twój ulubiony. Miękki i przyjemny. Albo zapowiada zmianę. Regeneruje, przywróci, odświeży. To może być głos Twojej reklamy. Nowy, barwny, ciekawy. Czytam słowa, które sprzedają, są w stanie ożywić każdą reklamę i skutecznie zadziałać. Gwarantuje, odżywia, regeneruje. Wywołuje emocje i zwraca uwagę. Poznaj co najlepsze, już wkrótce, najlepszy w swojej klasie. Twój ulubiony, miękki i przyjemny, albo zapowiada zmianę. Regeneruje, przywróci, odświeży. Cześć, słuchajcie, ja nazywam się Michał Łapiński. Od zawsze marzyłem, żeby uczyć w Hogwardzie, ale, no niestety, dyplomu nie skończyłem z magii, dlatego nie mogę tam wykładać. Jeżeli kiedykolwiek myślałem o tym, że będę pracować głosem, to było to tylko w sferze moich marzeń, ponieważ nigdy nie dorastałem tym prawdziwym sztukmistrzom, którzy swojego głosu użyczają do bajek. Dlatego bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo mnie kosztowało, żeby dojść na starość do tego momentu, w którym będę mógł to robić. Ale pomiędzy tymi wszystkimi etapami życia, no przede wszystkim. Przede wszystkim no borykałem się z dykcją, borykałem się z końcówkami. Myślę, że nadal czasem je zjadam. I nie jest to spowodowane tremą, no, ale po prostu niewydolnym aparatem mowy. No ale co zrobić? No, no nie wszyscy mają takie piękne aparaty mowy. Przestań gadać o tych aparatach mowy. Przecież ja dobrze wiem, że Ty się starałeś, synku kochany. Tak zawsze powtarzała mi mamusia. No a mamusi trzeba słuchać. Dlatego ćwiczyłem, ćwiczyłem, ćwiczyłem do momentu, kiedy nie pojawił się dziadek. Ty mój malutki, ale to bardzo malutki Michałku. Ja ci jeszcze raz chcę powtórzyć, że aparat mowy jest bardzo ważny, ponieważ ty nim kiedyś będziesz zarabiać na swoją rodzinę. No i to tyle i dzisiaj chcę nim zarobić na swoją rodzinę